Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj witam Was już w takim jesiennym ustawieniu. Jak widzicie, pali mi się tutaj świeczka. Jestem już w golfie, więc wszystko jest takie mocno jesienne. Generalnie pogoda w Anglii nie sprzyja zbytnio, ale wiecie, rozpalanie świeczek to zawsze jest sposób na radzenie sobie z taką pogodą. Dzisiaj, słuchajcie, mam dla Was film, o który kilka z Was mnie poprosiło pod ostatnim filmem, a mianowicie taka zupdate'owana wersja moich sposobów na naukę. Słuchajcie, jestem teraz na moim ostatnim roku studiów i ja nie mogę w to uwierzyć, że to mówię, to jest niesamowite. Po raz pierwszy w swoim życiu po tym roku nie będę kontynuowała póki co nauki. Zamierzam zrobić studia magisterskie, ale jeszcze nie teraz, z tego powodu, że studia magisterskie za granicą to są koszty kilkuset tysięcy złotych, więc chcę najpierw trochę zarobić, żeby pójść na takie studia. Także ten mój ostatni rok skupiam się oczywiście na życiu towarzyskim, bo to jest ostatni mój rok studiów tutaj w Anglii, ale też na nauce. Także słuchajcie, żeby nie przedłużać, 8 metod na naukę, które po tylu latach moich zmagań, czy to w Polsce, czy to w Anglii, są naprawdę, uwierzcie mi, już sprawdzone. I te, którym kieruję się właśnie najbardziej teraz na czwartym roku moich studiów. Pierwsza rzecz, którą nauczyłam się tak naprawdę na studiach dopiero, to jest to, żeby pamiętać o proporcjach czasu, który spędzamy na naukę i jej efektach. Co mam na myśli? Mianowicie na studiach jest tak, że jeżeli chce się mieć zbalansowane życie w stylu trochę życia towarzyskiego, trochę życia naszego prywatnego, kreatywnego i dobre oceny, nie ma szans, że zrobi się wszystko na studiach, ponieważ przed każdym wykładem na przykład macie listę do przeczytania 3 obowiązkowych artykułów, każdy powiedzmy po 30 stron i listę dodatkowych 15 nieobowiązkowych, także chodzi o to, żeby mądrze wybierać, jaką wartość dodaną będzie miał czas poświęcony na naukę. Na przykład mogę spędzić 2 godziny na czytanie artykułu przed wykładem i nic mi to nie przyniesie, a mogę też dopiero pod koniec roku, przed samymi egzaminami, pomyśleć, które artykuły tak naprawdę będą ważne i w taki sposób, że podniosą moją ocenę znacznie. Tak samo z nauką języków. Każdy ma inne sposoby. O tym też zrobię osobny film, bo wiem, że dużo osób chciało zobaczyć, jak ja podchodzę do nauki języków. Są metody, które na przykład w pół godziny potrafią Was przygotować do egzaminu na, powiedzmy, 80%, a są metody, które przez 3 godziny powtarzania tych metod tylko, powiedzmy, na 60% Was przygotują. Więc po prostu pomyślcie o tym, co jest dla Was najbardziej efektywne, ważne, co przygotowuje Was w najszybszy sposób, tworząc największą po prostu wartość dodaną, tworząc największy jakby skok w Waszej wiedzy do góry. Druga sprawa to jest, żeby rozplanować naukę na dni. To jest taka metoda, jeżeli ktoś Was jeszcze jej nie używa, to jest metoda bardzo prosta i bardzo podstawowa. Natomiast ja nie jestem w stanie na przykład pisać esejów albo właśnie uczyć się do egzaminów, kiedy nie rozplanuję sobie tego na dni. Także radzę Wam zainwestować w kalendarz albo na telefonie, albo papierowy. Ja korzystam z dwóch. Obecnie, słuchajcie, mam taki oto planer tutaj z moimi inicjałami AP, który dostałam od strony Ogarniam się, także jeżeli chciałybyście zobaczyć ich produkty, zostaję Wam na dole linka. Są tutaj miejsca takie na przykład studencki budżet, oceny końcowe. Ja robię tak, że jeżeli mam na przykład jakieś spotkanie, ważne wydarzenie, coś, na co muszę gdzieś się udać, zapisuję to na swoim telefonie. Natomiast takie ogólne plany dnia, rozkłady tygodnia szczególnie, zapisuję to sobie w tym kalendarzu. Trzecia sprawa to jest mądre korzystanie z technologii i o tym już troszeczkę powiedziałam, jeżeli chodzi o kalendarz Google'a, którego ja używam na swoim komputerze, na swoim telefonie. Różne także pomoce, które sprawią na przykład Wasze notatki, będzie je trochę łatwiej ogarnąć. Ja korzystam z programu, który nazywa się PDF Element. Często dostajemy notatki od uczelni w formie PDF i ciężko jest po prostu ten PDF edytować, więc ten program pomaga mi tym, że na przykład dokumenty skanowane, nagle mogę je edytować, mogę zmieniać czcionki, mogę dodawać zdjęcia. Jeżeli chcę jakąś część dokumentu chronić hasłem, to też mogę to zrobić. Także generalnie ułatwia mi bardzo życie z tego względu, że właśnie PDF zazwyczaj jest po prostu ciężki do edytowania. Zostawię Wam też linka do PDF Element na dole. Po prostu najważniejsze jest, żeby sprawić, żeby technologia była po Waszej stronie, no ma Wam pomagać, a nie przeszkadzać. Także na przykład jeżeli uważacie, że kalendarz i papierowy, i w telefonie to jest dla Was trochę za dużo, bo
bo na przykład tworzy się taki chaos, to oczywiście tego nie róbcie. Ważne jest to, żebyście wykorzystały z tych pomocy technologicznych i żeby Wam służyły. Czwarty punkt to jest odnośnie różnych rzeczy do przeczytania, które macie do szkoły albo na studia. Już trochę zaczęłam ten temat, natomiast ważne jest, szczególnie jeżeli macie bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy do czytania, żeby nie tracić czasu na czytanie wszystkiego bezmyślnie, tylko podzielić sobie to troszkę właśnie w zależności od potrzeb. Na przykład, kiedy ja wiem, że mam egzamin z całego materiału i nie ma takiej opcji, że można sobie wybrać, co się uczy, czego się nie uczy, wtedy zawsze robię czytania na bieżąco i robię z nich notatki, żeby mieć tylko do egzaminu się można było przygotować. U mnie na studiach przynajmniej tak jest, że niektóre egzaminy są tylko z kilku tematów, które można sobie wybrać i z tego powodu nie będę robić tych czytań na bieżąco, dlatego że wiem, że tylko trzy tematy będą mi potrzebne do egzaminu, które wybiorę sobie dopiero na koniec roku, bo jakby jeszcze wszystkiego nie przerobiłam i nie wiem, co mnie będzie interesować i co sobie wybiorę. Także mądre rozdzielenie pracy, bo najgorsze, co może być, to jest właśnie bezmyślne robienie wszystkiego, czytanie wszystkiego, to tak naprawdę nie pomaga w ogóle naszej ocenie. Piąty punkt to jest środowisko pracy. Ja, słuchajcie, bardzo często u nas jest taka kultura dochodzenia do tak zwanych learning grids, czyli takich miejsc jakby a la biblioteka, gdzie po prostu są ławki takie podłużne i miejsce na ładowarkę, kontakty po prostu i tam wszyscy sobie siedzimy koło siebie i się uczymy i tam nie można mówić, jest właśnie cisza. I tam chodzę sobie często, uczę się w takich warunkach, natomiast kiedy naprawdę, naprawdę, naprawdę muszę się skupić, nie mogę mieć tak naprawdę wokół siebie nikogo, kogo znam, bo mnie to rozprasza. I wtedy bardzo polecam Wam zamknąć się po prostu w miejscu, gdzie nie znacie nikogo i ze słuchawkami. Na przykład idźcie do kawiarni, do której nikt z Waszych znajomych nie chodzi. Po prostu poświęćcie taką może godzinę nawet tylko dziennie, żeby skupić się na rzeczach, których naprawdę się możecie skupić, bez jakiegokolwiek rozpraszania z zewnątrz. Oczywiście nie jest to najprzyjemniejszy tryb pracy, to może niektórzy to lubią, ale taka właśnie godzina dziennie, czy ilekolwiek potrzebujecie do takiego kompletnego skupienia się na pewno przyspieszy Wasz tryb nauki. Kolejny punkt to jest napoje wspomagające i słuchajcie, ważne jest, żeby nie pić 300 kubków kawy dziennie, dlatego też, że jest taka kultura i że wszyscy tak robią. Przekonajcie się, co na Was jak działa. Ja na przykład jestem osobą, która nie mogą pić za dużo kawy, bo robię się cała roztrzęsiona, zaczynam się pocić. Kawa nie ma na mnie za dobrego wpływu, jeżeli piję ją w za dużych ilościach, dlatego ja nie piję więcej niż jedną kawę dziennie. Natomiast coś, co zauważyłam, że na mnie bardzo dobrze działa, to jest matcha. Nie wiem, czy wiecie, to jest matcha latte, to jest ten taki zielony napój zrobiony właśnie z tych proszku z herbaty, ja do końca nie wiem. Niestety problem jest taki, że to ciężko zrobić samemu w domu, także muszę to kupować i to zazwyczaj nie jest zbyt tania rzecz. Natomiast to jest dla mnie takie pomiędzy herbatą a kawą, daje mi trochę kopa, ale właśnie nie za dużego. Na niektórych działa herbata najlepiej, także po prostu zamiast wskakiwać w ten taki trend picia Red Bulli, kawy na zmianę, sprawdźcie wiele rzeczy, co działa na Was najlepiej i w jakich ilościach i to sobie stosujcie. Ostatni punkt to jest czas na naukę i na przyjemności musi być wyraźnie, wyraźnie podzielony. U mnie zazwyczaj funkcjonuje to na zasadzie dzień-wieczór. Dzień jest dla mnie od nauki i robienia innych jakby takich ważnych dla mnie rzeczy, a wieczory są od życia towarzyskiego i nie każdy musi mieć taki podział, niektórzy ludzie wolą na przykład wyjść na kawę rano ze znajomymi, a potem się uczyć do nocy. Ja tak nie potrafię, natomiast kluczem jest, żeby wyraźnie to podzielić, bo najgorzej właśnie jest, kiedy te czasy zaczynają nam się przeplatać w stylu rano poszli się na kawę ze znajomymi, mieliście się uczyć wieczorem, ale okazuje się, że wieczorem znajomi idą do kina albo jest impreza, więc wy olewacie naukę i spędzacie dalej czas ze znajomymi, także fajnie jest mieć to podzielone jaśniej i konkretniej, bo obie sfery życia są bardzo, bardzo ważne, natomiast ta jasna linia między nimi jest kluczowa do dobrej organizacji. To by było wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dawajcie znać koniecznie, jakie filmy chcecie zobaczyć w najbliższym czasie na moim kanale, właśnie może coś związanego z ostatnim rokiem studiów albo z życiem studenckim, cokolwiek Wam się by spodobało, dawajcie znać na dole. Ja uciekam na brunch, bo jest sobota i widzimy się w następnym filmie już niedługo. Pa!